Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Muszę sobie troszkę oddalić, żebyście dobrze widzieli. Przychodzę dzisiaj do Was z mini albumikiem. Chciałbym Wam pokazać właśnie mini albumik, który wykonałem na pamiątkę Chrztu Świętego. Jak już pewnie widzicie i orientujecie się po grafikach, został on wykonany przy użyciu kolekcji od Scrap and Me Little Cutes. Przepiękna dziecięca kolekcja, zarówno zawarte są w niej kolory niebieskie, jak i różowe. Można wykorzystać i dla projektów dla dziewczynki, jak i dla chłopca. Ja oczywiście, tak jak widzicie, kolor niebieski. Zostałem poproszony o wykonanie właśnie dla chłopca tego mini albumiku. Taka forma mini albumików jest bardzo często, pojawia się u mnie na kanale. Także zapraszam Was do obejrzenia. Tutaj na okładce, oklejając okładkę, wykorzystałem tą przepiękną grafikę, gdzie jest ten misiu, jest buteleczka, jest prezencik, tutaj jest jakiś klocek. Tutaj natomiast było takie pusto, więc stwierdziłem, że zrobię taką też małą kompozycję. Tutaj znajdują się buciki, znajdują się body, jest napis w dniu Chrztu Świętego. Te napisy są chyba z kolekcji piątku 13, chyba Baby Joy, o ile dobrze pamiętam. I tutaj też, żeby się troszkę coś zadziało też na tej kompozycji, jest papierowe kwiatuszki i tutaj też jest taka malutka kompozycja. Wszystko jest na takim kole ułożone. Z tyłu jest tylko mój podpis. Tutaj też tak element tej grafiki chciałem wykorzystać. Tutaj jest albumik zawiązywany, jest na tą wstążeczkę vintage'ową. To są te gnieciuchy, które ostatnio wypuściło Craft & You Design. I albumik standardowo prezentuje się tak. Tutaj na tej stronie zawsze robię kieszonkę. Tutaj w tej kieszonce są życzenia, bo to jest albumik od Ojca Chrzestnego. I tutaj też zostałem poproszony, aby z tyłu na tej karcie z życzeniami była taka kieszonka, żeby można było wsunąć upominek pieniężny. Tutaj jest kieszeń wykończona wykrojnikiem z AliExpress, a tutaj też jest napis Nasz Chłopczyk. Takie malutkie kwiatuszki. Tutaj też jest przepiękna grafika. Chciałem wykorzystać, nie zakrywając nic, żeby nie ująć. Tutaj też żadnej grafiki, takiej kompozycji większej nie układam, bo tutaj też jest przepiękne kwiaty. Także, dobra, ja sobie to potem włożę. A tutaj na tej stronie jest wodospad pionowy. Tutaj też jest piękny, chciałem wykorzystać piękną grafikę z tym konikiem na biegunach. Tutaj jest zamykanie na magnes. Napis wykorzystany z kolekcji Baby, to jest chyba na śliniaku chyba był napis Baby, więc ja wyciąłem i zrobiłem takie zamknięcie. Tu jest w środku magnes, Nasz Cały Świat. Napis, taka maluteńka kompozycja z kwiatuszków, otwiera się. Album nie zawiera zdjęć, ponieważ osoba zamawiająca powiedziała, że sama sobie jakieś tam zdjęcia wkleja. Ewentualnie tutaj zostało mi troszkę tych elementów dekoracyjnych, więc ja chyba to włożę do albumiku, żeby sobie tam gdzieś ewentualnie, jeżeli by chcieli, to sobie wkleją lub wykorzystają. I tutaj też jest przepiękna grafika z czapeczką, z książką. Tutaj jest smoczek. Tu można zostawić, można też spokojnie przykleić zdjęcie. Także w ten sposób prezentowałby się albumik. Mam nadzieję, że osoba, która zamawiała, będzie zadowolona i osoba, która zostanie tym albumikiem obdarowana, też jej przypadnie do gustu i też się będzie cieszyła. Tyle z mojej strony. Tak się prezentuje albumik. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, za poświęcony czas na obejrzenie filmiku. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, wciśnięcia czerwonego guziczka z przyciskiem, żeby być na bieżąco z projektami, które pojawiają się na moim kanale. Zapraszam Was również na Facebooka, na Instagrama. Tam regularnie wrzucam też zdjęcia moich prac innych, które też można sobie zobaczyć, pooglądać, zainspirować, jeżeli ktoś będzie miał taką potrzebę. Także w tym filmiku tyle z mojej strony. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do usłyszenia w następnym filmiku. Pa!